układ w sumie trafiłeś. Alaba jest też coś wartym jakoś tam zawodnikiem. Więc może by go wrzucić tutaj, będzie ładnie wyglądał po prostu. Dobra, żeby. Jest Alabuś, jest Alabuś. No, ładnie, ładnie. Kurczak lisiatny 33% taniej, 7,59 za kilogram. Mleko łowickie 33% taniej przy zakupach za minimum 49 zł. 2 zł 8 groszy za opakowanie przy zakupie 12. A orzechy i bakaliare 100 XXL do 33% taniej. Cześć, dajcie z tej strony Jacob, witam was w kolejnym otwieraniu paczek. Moi drodzy, przed wami drużyna Ligi Francuskiej. Ale czy jestem, powiedzmy, chętny na tą ligę? Jestem na dwóch zawodników, na Ibre i na Thiago Silva, no na Meneza i Aubameyanga raczej też, no Sako też jest dobry. Ale ogólnie powiem wam szczerze, za ligą francuską średnio przepadam, więc tutaj otwierania paczek będzie zdecydowanie mniej. Dość podobnie do Serie A, chociaż tego Serie A trochę bardziej lubię. Ale tak, to dzisiaj, dzisiaj zrobimy sobie, wchodzimy w paczki, 200 tysięcy wydamy. Jak będzie potem, zobaczymy. No ale dzisiaj dobijamy do 1 300 000. No i może tym razem coś trafimy. Idziemy, idziemy. Większy nam pixel pójdzie, lekko sobie opróżniłem. Modyfikator idealny. 4-1 po jednym torze. No, zaczynamy naprawdę świetnie. A to sobie na stoska podmianę. Zobaczymy sobie na końcu potem, jakie mi tam karty zostały. I teraz. No okej, no to idziemy. Kolejna paczka, moi drodzy. Przeciwnicy nadal mogą coś tego zrobić. Się wam tym razem trafi, ponieważ jej nas strasznie troluje, naprawdę. Znaczy, no, też nie będę mówił. Ja nie będę się tłumaczył, co nas troluje i tyle. Nie, nie za bardzo. Nie za bardzo. Daje nam karty. Ale Stoców nam nie dało ani jednego. Ja wydałem już nie wiadomo ile, wszyscy dookoła mnie trafiają po dwa tocy. Nie wiem czy widzieliście, ale na profilu jej na Facebooku i na Twitterze były na przykład obrazki, gdzie ludzie trafiali po dwa i po dwa tocy w jednej paczce. No to jest przecież chore. To jest chore. Jeśli teraz go wykorzystają, to pójdą na prowadzenie. Jak moje szczęście jest takie słabe, nie wiem. Są ludzie, którzy trafiają w jednym dniu 3 tocy albo 3 informy i jest to całkiem normalne. Wypadnie pierwsza bramka meczu. Nie, kurwo, ty szmato! Myślałem, że jak będę dużo narzekał, to zadziała, ale no nie zadziałało. To jest pierwsze poszło. Proszę dogrywala, co oczywiście oznacza, że będziemy mieli rzut rożny. Pierwsze poszło już za nami. Niedobre widzicie. To sobie do klubu wyślemy. Idziemy dalej, moi drodzy, idziemy dalej. Aha, no i akurat w tym odcinku, ponieważ pojawił się taki jeden komentarz, który w sumie dał mi do myślenia, dajcie mi znać w komentarzach tam na dole, jaką formę otwierania paczek byście woleli. Są trzy. Pierwszą, że tak jak jest zawsze, tak było jak było zawsze, czyli po prostu otwieram wszystko i widzicie wszystkie moje sprzedawanie, wystawienie na aukcji i otwieranie bez problemu. Drugi wariant to jest, że pokazuję wszystko, ale wycinam Santi. Wow! Ale wycinam. Nie patyczkował się teraz. Wybił daleko. Wycinam obszar, na przykład patrzę tutaj, nie trafię nic i przechodzę od razu na następne paczki. Czyli wycinam to tak, żeby paczki były po kolei. To jest drugi wariant. Oraz trzeci wariant jest taki, że pokazuję wam najlepsze paczki, jakie no. Tylko żeby doczekali się. No to musicie też się na to przygotować. Także dajcie mi znać w komentarzach. Jeżeli chcecie, żeby stało tak wszystko jak jest, to dajcie mi znać. Jeżeli chcecie, żebym wycinał poszczególne fragmenty, też dajcie mi znać, bo dla mnie to jest bardzo ważne, bo to mnie najbardziej się liczy na tym kanale. Bo jeżeli mi się coś podoba, a wam nie, no to trudno, żebym coś ciągnął, prawda? Dlatego strasznie się wami sugeruję. Jeżeli coś wam nie pasuje, to piszcie. Ja jak najbardziej patrzę na te komentarze. Możecie mi tylko z tego zawodnika. I mamy szybko kolejne trafienie. Zespół wygrywa już różnicą dwóch goli. Czy to przypadkiem nie nokautujące uderzenie? I sprzedajemy i idziemy dalej. 2-0, gramy dalej. Idziemy dalej i wydaliśmy już 50 tysięcy z tego co. No, prawie 50 tysięcy, co trafiliśmy. Dobra decyzja. Jak zawsze. Indywidualna akcja. Ogrom kart.
które nadają się jedynie na śmietnik oraz wyrzucenie, przynajmniej w mojej sytuacji. Vinicius. Bo jakoś niespecjalnie za nimi przepadam. Teraz Cruyff. Tymi słabszymi, które nikt nie chce stawiać szybko. I idziemy dalej, moi drodzy, szukamy, czy może jakiś team of the season. Tak jest. To czas na nowy pak, albo nie, będziemy kombinować dopiero jak wydamy 100 tysięcy, potem zaczniemy sobie mówić on Riviera, nie wiem jak to się czyta, ale może tak, może nie, bo Barcelona, ciekawe jakie będą stroje nowego Manchesteru, chyba bramkarza pokazali, nie wiem czy już były pokazane reszty, się nie przyglądałem, jestem ciekawy. No co ze mną grać pokera, raz mi daje, raz zabiera. Ta ra ta 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 ra ta ta ta. Jak to moje szczęście? Idealnie się ma. O Markizio, aha, czyżby coś? Patrzyłem. Uwaga. I mamy podanie do Neymara. Fajny po zagrożeniu, dobry odbiór. Fajny loczek. No i proszę, znakomicie założony pressing. Udało się odzyskać piłkę. Teraz okazja przed nim. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż rośnie. Broni teraz strzał. Ma piłkę w rękawicach. Dobrze wiedział, gdzie powinien się znaleźć. Refleks u bramkarzy jest bardzo istotny, ale podstawą jest dobre ustawienie. Maciej przy piłce. Morales i akcja zastopowana. I oto z piłką Leo Messi. Ależ okazja dla Messiego. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Sędzia odgwizduje spalonego. Nie, chyba nie słusznie. Pomogło. Chciałem milczeć. Zdecydowały ułamki sekund, ale tak dobra decyzja. Już wszystkie metody zawodzą. Jest źle. Angel Correa. Jeszcze nas Nospak czeka, otwieranie telefonem nas czeka. No i to na razie tyle. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Co takie coś padło? Do mnie kontrakcie. Aha, olew. A więc mamy 3-1. No, mnie interesuje, ale to była moja pierwsza formacja, jaką grałem. 4-3-2. Po zbudowaniu srebrnej drużyny właśnie to nimi grałem. Pamiętam jak budowałem sobie właśnie skład. Coutinho z piłką przy nodze. Czy Neymar to wykorzysta? Ależ teraz to wspaniale wyglądało. To nie było łatwe uderzenie. Delikatnie podcięta piłka trafia do siatki. Piękny gol. Palce widać. Wydałem na BPL. Miejscowa tam, drużyna na zdecydowanie częściej jest przy piłce. Kreowanie gry w ich wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Także wynik potwierdza ich dominację. Rywale nie potrafią na nich znaleźć sposobu. Dopuszczają do groźnych sytuacji, które są bez litości wykorzystywane. A jedna ja nie jestem wciąż do końca przekonany. Jeśli tam był spalony, to minimal. Neymar, szansa! Obrońca zatrzymuje akcję rywala świetnym wejściem. Let's begin with the nose pack. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. And here's all this. O Jezu. Uderzenie. To wcale nie jest łatwo tak strzelić technicznie. Na treningu pewnie jest inaczej, ale w meczu trzeba sporego opanowania, żeby umieścić piłkę dokładnie tam, gdzie się zaplanuje. Tu wyszło to kiepsko. Uwaga, świetnie teraz w obronie, wyczekali rywala, znów są przy piłce. Korea ma piłkę. Cezar, ajajaj. Piłka teraz przy nodze Korei. I strzela! Trafia w słupek, zagrożenie nie minęło. Znakomicie teraz wyczekaliśmy w obronie, znowu mogą budować akcję. Iść normalnie. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przeszyt. Wyjaśniona sytuacja, dobra interwencja w ręce. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Aj, Ulrich, ale karta super. Neymar dzisiaj sieje prawdziwe spustoszenie pod bramką rywali. To doskonale widać na pokazanej przez realizatora grafice. Faktycznie, dziś oglądamy prawdziwy jego pressing. Jesus.
Ja tak dobrze nie czułem się psychicznie i fizycznie. No, nie wiem od kiedy, naprawdę. Śmieszne. Nie chodzi nic. Ale idziemy dalej twardo, ja niby tutaj narzekał na swoje szczęście, bo... Albo będę, w sumie mogę. Nic nie dostaję. Patrzcie, ile już wydałem, możecie sobie popatrzeć, cofnąć się, ile już tego otwierania paczek miałem po Messi. Messi był w 17 odcinku, a teraz kręcę wam chyba 30. A w sumie tam po dopiero 17 coś to. A tutaj już w międzyczasie Neymara, dwa razy Aguero, dwa razy Casillasa. No to może tak nie jest tak źle. Niemniej jednak, trochę już czekam. Ale czyżby 34 odcinek wypadł na BWWA? No właśnie. No właśnie. Właśnie jeszcze, po prostu paczek, to w najbliższym czasie na Facebooku mój, do którego serdecznie zapraszam, pojawi się rozpiska, jak będą wyglądały, po tym odcinku chyba na Netflixie, jak będą wyglądały, albo już jest wrzucone, nie wiem, jak będą wyglądały paczki, do końca wam rozpiszę do ostatniego toca chyba, i albo do ostatniej mojej kasy, że tak powiem. Korea ma piłkę. Atak na rywala i odbiór piłki. Sako! Znowu przyjacieli, myślę, że coś się stało. Wow! Wow! Yeah. Niepotrzebna strata. Fatalnie zagrał. Moi drodzy, prostopadłe podanie. Tonca. Dobrze pomyślane. Piłka cieszyłem się. Może Sako nie będzie drogi, ale cieszyłem się, że w końcu trafiłem toca. Yeah! Zagrywają teraz na stoska podawione, no i są lepsze otwieranie. Strzela Krój! Są lepsze otwieranie. Ale strzał zablokowany. Dziękuję bardzo. Próba pressingu. Wiedzą, co mają robić. Dobrze, poprawię teraz sobie bluzę. Dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Jest! Teraz piłka znakomicie przerzucona na linię obrony. Groźnie. Dobrze, piłka nadal na boisku. Nie wiem, czy go od razu wystawiać. Ten odcinek będzie chyba przedpremierowy, bo ja go miałem wystawić w piątek albo sobotę, nie pamiętam. A tutaj widzę, że takie tam się dzieją rzeczy, to dobrze, jeszcze co to jest. Nie wiem, nie znam. A może na stoskar do wymiany. Okej, okay, świetnie. No! I mamy kwalifikacje. Już nie wiem. Mamy pierwszego. Team of the season. Jak widziałem to Sako, potem się skojarzyło. Jestem szczęśliwy. I to wcale nie jest taki zły, bo mógłbym dostać takiego